Witajcie, z tej strony odkrywca Adi, który jest właśnie kolejny materiał z serii Anno 1800 ze wszystkimi DLC. Tak jak pamiętacie, w poprzednim odcinku mówiłem wam, że rozpoczniemy w tym materiale powolną rozbudowę naszych sił zbrojnych, która będzie potrzebna właśnie do jednej, a raczej nie do jednej, tylko raczej do kampanii. Kampanii właśnie w Bembasie, bo tutaj będzie flota wojenna potrzebna, abyśmy mogli, czy nawet nie mogli, ale byśmy nawet byli w stanie wykonać te misje, które tutaj będą w Embasie. Bo jakby niestety nie da się zrobić tutaj... Znaczy... Da się jakby zrobić drogę pokojową, tylko wtedy mamy jakby najgorszy bonus, jeśli mowa o ukończenie tutaj zestawu, jak na przykład właśnie tego Pałacu Cesarskiego, czy też tam innych bonusów, to możemy dostać same najgorsze, jeśli zrobimy to drogą pokojową. Ale jeśli zrobimy drogą zbrojną, to nie dość, że uda nam się tutaj ukończyć ten zestaw tego pałacu, to jeszcze bardzo fajny efekt wpadnie, jeśli ja dobrze pamiętam. Dlatego też chcę wam pokazać, z czym to się je, jeżeli żebyście teraz zobaczyli, jak się prezentuje cały pałac w pełnej okazałości. Ale do tego potrzebujemy oczywiście flotę, bo tutaj nie będzie mi jakaś mała flota, tylko troszkę taka większa, ale nawet już wiem, ile statków mi wystarczy wojennych, nawet byśmy zrobili też tutaj flotę powietrzną. To jest taka ciekawostka. Też flotę powietrzną zrobimy, co dla mnie też będzie trochę taka jakby nowość. Ale myślę, że to będzie dość ciekawe. Jakieś ulepszenie do waszego grubyskiego. Oj. This festival is a time of joy, of family, of gift-giving. How typical of the Meniga, wasting good dye for a moment of fun. I know you have an entire city. Proszę, każdy może mi wziąć papier, a papierów w ogóle nie produkuję, taka ciekawostka. A, zrobiło się ulepszenie, czyli mogę powiększyć dzielnicę właśnie uczonych, to i tak my to zaraz zrobimy. Tylko najpierw tutaj sobie ogarnimy tę sytuację. Oraz czy jeszcze tak, nowy świat, czy tutaj faktycznie mi się robi nie igrzyska, a bardziej mistrzostwa w stadionie. Widzę, że nie. Chociaż tak, tutaj tylko musimy czekać, jak to się zakończy. Znaczy, rozpocznie się. Czyli troszkę czasu będzie trzeba oczekiwać na to. Tutaj na razie nie mam co robić. Z tego co dobrze też pamiętamy, to w poprzednim odcinku też tutaj rozbudowywałem produkcję kauczuku na większą ilość, żeby było więcej tego kauczuku, bo jednak są tutaj takie braki towarowe. Właśnie, czy ja w poprzednim odcinku was tutaj połączyłem? Kauczuk. Wydaje mi się, że tak, chociaż mogę się mylić, bo nie jestem pewny, jak mówiłem. Nie, nie połączyłem was, a szkoda. Czyli ja jeszcze tutaj pewnie oczekuję na większą ilość właśnie tych plantacji. Okej, okay, ale tak, tutaj brakuje mi stali, czyli stalowych belek, silniki parowe. Kurczę, mam, tylko tak bardzo mało, więc jeszcze to będę musiał to zimportować. A mam jakiś tutaj wolny statek? Nie, nie mam. Czyli musimy czekać. Ale pierwszy Great Eastern się wyrobi. Więc chociaż dobry i tyle. Dodatkowo, ja już rozpocznę tutaj budowę krążownika i do naszej floty zbudujemy takie dwa krążowniki. Taka to będzie nasza duma floty. I kolejna sztuka. Oczywiście tak, pierwsza sztuka kosztowała za darmo, jeśli mowa o wpływy, ale już druga kosztuje 4 wpływy, czyli na chwilę obecną wszystkie wpływy wykorzystamy. Ale zróbmy to. I mam ciebie tutaj. Czyli tego Great Easterna i w sumie, jak ty tutaj jesteś już przy stolicy, to od razu zabierzemy ładunek w postaci właśnie stalowych belek. Czemu mi się znowu to do jasnej cholery wyłącza? Okej, legendarna karta do Arkad. Nie, nie wiem co się dzieje czasami z tą grą, czasami to się wyłącza i się przełącza. A może też taką ciekawostkę dla widzów, którzy uwielbiają zbierać na przykład osiągnięcia na Steamie, to powiem wam taką ciekawostkę, tak jak dzisiaj sprawdzałem Anno na Steamie, bo oczywiście Anno posiadam na Steamie, to właśnie tutaj teraz opcje osiągnięć widocznych na Steamie.
Taka ciekawostka, bo właśnie mi nagle wbiło chyba tam 60 osiągnięć. Czyli jestem ponad połowie, a maksymalnie chyba tam jest 114. No, a mniej więcej to, co chcę powiedzieć, to właśnie, że na Steamie już są widoczne osiągnięcia właśnie z Anno. Wcześniej ich nie było widać, ale teraz już są widoczne. Więc taka ciekawostka. Aha, korzeniki się już robią. Jeden i drugi. Ale nie mam wpływów już dalej, bo też planuję właśnie zbudować takie trzy monitory. I do tego, oprócz trzech monitorów, to jeszcze właśnie bym planował zbudować nawet takie dwa statki bojowe właśnie tej klasy. Tylko który ma większe obrażenia? Czy Kolibę, czy Alicanto? O, tutaj mam uszkodzenie na sekundę, bo to jest bardzo ważne. 52, 25. Ok, czyli Alicanto będzie nam służył tutaj, czyli on powstanie w liczbie dwóch sztuk. Tylko oczywiście to trzeba dać na elektryczny gaz. I na chwilę obecną nie mamy uzbrojenia, ale w poprzednim odcinku przecież powstał zakład produkcyjny tego uzbrojenia. A nawet jest tutaj. I chyba już dostaliśmy zestaw właśnie wpływów kolejnych. To już to odbiorę. I jeszcze ekspedycja wróciła dodatkowo. Mamy duży zestaw, 90 sztuk. Pięknie. Bardzo ładnie. Ale mi szybko schodzili gadło już. A tylko troszkę wam powiedziałem coś mniej więcej. No już mi zaczęło właśnie schodzić gadło. Tak, tutaj jeszcze potrzebuję tego szampanu. Martwi mnie. Guma tak szybko spada? Jeśli tak, to jest bardzo niepokojące. Gobeliny też? Okej, widzę, że trzeba zrobić jakieś poprawki gospodarcze, zwłaszcza gumy do życia, bo guma do życia to jest bardzo ważna już o populacji, bo to zużywają inżynierowie i inwestorzy. Ale tak, embasa, tak. Co tu się dzieje? Czy tutaj są jakieś problemy ładunkowe czy coś? Nie wiem. Czy po prostu jest takie duże zużycie? Nie, jest 30 ton. A zużycie? Gobeliny. ...29, może dlatego, że to jest jakby tak na styk. I przez to to może być wina. Okej, czyli to mogę poprawić, ale co się dzieje na przykład z gumą do rzucia? To już możemy łatwiej sprawdzić poprzez... wejść się tutaj... i poszukać jeszcze wyspę, która była odpowiedzialna za produkcję gumy do rzucia. Tylko nie wiem, która to była... tutaj? Chyba tak. Ona ma jakieś zimne braki, nie wiadomo dlaczego. Kaczuk jest, cukier jest, cynamon jest, czyli wszystko mamy. Steaming pile full of nothing. Wszystkie wyspy? Nie, jest ładunek gumy do rzucia. To może logistyka jest taka słaba? Może to wina logistyki. Aha, to może być wina faktycznie logistyki, chociaż czekajcie, bo w magiczny sposób to jest przepełnione, prawda? Czy ja usunąłem jakiś statek, który przestał dostarczać gumę do rzucia, czy po prostu... Nie, jest coś tutaj. A może dlatego to jest wina, że tak mało dostarczam? W sumie... jest to bardzo możliwe. Tylko tak, ja mam lekki problem, bo nie mam właśnie wolnych statków. A propos, ty idź już na kolejną ekspedycję, może ta botaniczna. Gdzie ty tutaj jesteś, a tutaj? Czy na nowym świecie to tak, na pewno mam wolne statki. Nawet troszkę więcej. O! Proszę bardzo, jeszcze większy ładunek przybył. I to jest ta wyspa, tak? Dokładnie, to jest ta wyspa. Szlak handlowy, taki dedykowany pod gumę do rzucia.
jeden statek. Czyli ten, który jest w nowym świecie i nie ma ładunku, czyli ten. Akceptuję. Co się stało? A, wszystko działa. Dobra, czyli to zostało ogarnięte. Kolejna sprawa to na pewno będą gobeliny oczywiście. Ale jeszcze zanim poruszymy tematykę gobelin, właśnie, czy w Embasie mógłbym jeszcze bardziej to podkręcić tę produkcję? Na pewno będę potrzebował właśnie ładunku postaci, no, cegieł złota, tylko czy mam tutaj wolny statek? Nawet dwa mam. Chodźmy tutaj. Weźmiemy stąd te cegły złota. Nie chcę przenieść się do kolejnego regionu, tylko chcę tutaj sprawdzić. I tak, czyli jeszcze mógłbym to bardziej zwiększyć tą wydajność. A jak tutaj stacja pali? Bo troszkę tutaj jest takie nadwężone. Produkcyjnie. No takie na styk to już jest, niestety. Niestety taka pola mi się też malnuje z tego co widzę. I to tak nieefektywnie, bo mógłbym tutaj coś postawić. Ale wtedy nie byłoby tutaj połączenia. Czyli jakby to tak rozegrać, żeby to nic nie wyszło tak jakby na minusie. Bo na pewno te uprawy nie są na dobrej jakości, bo już są tak pod końcówkę. A jak wygląda to? No też taka końcówka. Ojoj. Dobra, to może tak. Najpierw te cegły. I to wszystko dostarczamy tutaj. Czyli tak, musimy tutaj poczekać. Zastanawiam się nad taką opcją, aby postawić na przykład tutaj związek zawodowy. Tylko czego mi najbardziej brakuje tak naprawdę? Czy indygo, czy właśnie len? Bo troszkę mam takie pomieszane w niektórych tutaj obszarach. Chociaż gdybym tutaj postawił, troszkę tego poradka usunął, to byłoby nawet idealnie, bo bym pewnie złapał te wszystkie tutaj. I jeszcze to. Wtedy to byłaby duża poprawa. Na pewno poprawa pod względem wydajności produkcyjnej. Bo dałbym tutaj specjalne karty, które wpływają właśnie na te gospodarstwa rolne. I właśnie chyba tak to może zrobimy, tylko... Tak, czekajcie. Jaki to ma właśnie... Aha, czyli tak jak to oczekiwałem, tak to będzie. Czyli muszę taki jakby kwadrat usunąć? Może? Tak. Czyli to mamy. Czyli teraz to muszę uzupełnić, to co ja usunąłem. Czyli skoro to ja mam, to teraz jeszcze jedna sprawa, czyli to będą karty. Tylko że tak, tutaj karty ja nie mam. Może tutaj są... No tak, zapomniałem, że nie mam wolnego statku. Kurczę. Ale nawet jeśli mam wolny statek, to co? To muszę jeszcze sprawdzić, czy mam wolne karty związane z tym, tak? Związek zawodowy? Czy mam jakieś karty takie rolnicze? Ship constructed. Chyba nie mam. Okej, okay, dobra. Jaka jest tutaj kolejność gospodarcza? Czy kolejność produkcyjna? Aha, karty kulturalne. Badanie przedmiotów. Związek zawodowy. Karta taka rolnicza. Szkoda, że tutaj jeszcze nie ma takich kategorii. Rolnictwo, przemysł i tak dalej. Tylko muszę tak szukać w tym bałaganiu. Taki dość duży bałagan jest. Widzę jedną kartę. Czyli to jest ta, plus 50%, czyli bardzo dużo. Druga karta, która też może dać kolejną 50, to jest ta. Czyli już mamy tutaj 100%. Przy okazji jeszcze troszeczkę zmniejszy to zużycie siły roboczej. Ale jeszcze jest jedna karta, która też może wpłynąć właśnie na wydajność produkcyjną. To jest właśnie mianowicie ta. I tutaj mam plus 40% i kolejne minus 50%, czyli minus 100% tak naprawdę. Na minus 110 pojeszcze on. Czyli w ogóle te farmy nie będą zabierać robotników. Więc tak to możemy teraz to załatwić. Czyli tutaj poprawa wydajności. To idzie na pierwszym miejscu, ta karta na później. I jeszcze tak już tutaj dam, żeby się robiła jedna karta. Żebyśmy troszeczkę górnictwo poprawili. To właśnie będzie ta.
I na razie chyba to tyle. Kolejna sprawa, tak. Jeśli ja dobrze pamiętam, wy chyba potrzebujecie prądu. O, no właśnie. Potrzebujecie. Czyli najlepszy taki obszar, gdzie mógłbym dać nowe dzielnice uczonek, to byłby ten obszar. Tylko czy wy potrzebujecie połączenia z tym, czy nie? Nie, potrzebujecie połączenia z uniwersytetem. Okej. To jeszcze da się to zaradzić. Jeszcze da się to zaradzić na spokojnie. Czyli na razie to tyle, co możemy zrobić. O, właśnie, pokażę wam, jak się prezentuje się krążownik, bo tak ogólnie, no, prawie w ogóle nie wam nie prezentowałem, jak wygląda flota wojenna w Anno. Tak więc prezentuje się krążownik. Ma oczywiście te trzy działa. Obrażenia na sekundę to są właśnie 40. I tak, jeszcze ja mam taki dodatkowy skin, co mogłem kupić w sklepie Uplay za punkty Uplayu. Mianowicie to jest ten Ubisoft gry, na przykład skórka komandosa, która tak się prezentuje. Jeszcze są inne skiny, jak na przykład typ 2070. O, ojciec, nawiązanie właśnie do tej Alki. Nie do Alki. Do tej jednej postaci, do tej sztucznej inteligencji. Może kiedyś pojawi się na moim kanale gra Anno 2070, bo strasznie lubię tą grę. Może. Najwyżej zobaczymy. I mamy jeszcze tutaj 2 miliony graczy, skórka świąteczna. No. Ta skórka mi nie pasuje do okrętu wojennego, nie żeby, że coś. Bardziej mi ta skórka pasuje. No taka trochę zbyt futurystyczna jak na tamte klimaty. Może bardziej ta. Albo taka standardowa. Wiecie co? Zróbmy jednego komandosa. A druga skórka to będzie Anno, żeby było jakieś tam zróżnicowanie. A teraz tak, teraz dodatkowo ja mogę... Gdzieś tam obraz mi spada. A to chyba nie stolica. Kurczę, czasami przydałaby się ta karta taka specjalna, zobaczę, gdzie faktycznie spada mi populacja. Ja kurczę nie wiem. Dosłownie ja nie wiem, skąd mi spada populacja. To jest czasami takie męczące. No teraz w ogóle się zatrzymało, więc ja kompletnie teraz to nie znajdę, gdzie jest ten spadek taki nagły populacji i nagły wzrost. Co jest bardzo słabo w tej grze, że nie mogę jakby lepiej to kontrolować. Okej, fotografia. Coś tutaj muszę złapać. Dobra, tutaj cykniemy. Nie wiem, co tam cyknąłem, ale coś tam cyknąłem. Kurczaka dostałem. Okej. Jakieś badania dobiegły końca. Czy to są te badania, co ja... Chyba tak nawet, do ukończenia tego zestawu. Zobaczmy. Postawmy jedną tą sztukę. Tutaj tak samo. A faktycznie mamy to. Ukończony zestaw. Wymarłe gatunki. Co on daje? Daje jakąś inspirację. Wpływa na wszystkie ogrody zoologiczne plus 10% atrakcyjności, więc bardzo potężny boost, jeśli mowa o atrakcyjności naszej stolicy. No i jeszcze jakaś inspiracja. To będzie związane na pewno z jakimś eventem losowym, jakąś misją dodatkową od mieszkańców. A bardziej tutaj od artystów. Więc nawet zestaw bym powiedział, że potężny, pod tym względem, że daje plus 10% atrakcyjności na wszystkie zestawy zoologiczne. Nawet wpłynęło. A i tak, też mogę ulepszyć tego krążownika jeszcze bardziej, jeśli mowa o obrażenia HP. Pod tym względem... A, to są właśnie z tego muzeum, co mam tutaj ukończone właśnie... zestawy i niektóre tutaj efekty wpływają na to, jak zwiększona szybkość, czy też obrażenia, chociaż nie w tym przypadku, bo tutaj są na żaglowce, a to jest już jako statek parowy. Karta się zbadała, czyli już te karty rolnicze się badają.
Jest ogromny spadek, bo pewnie gobeliny już są, nie ma ich, prawda? Tak, dlatego właśnie też mówiłem, że chyba to bym poprawił tę produkcję, bo te gobeliny coś mi tak niezbyt. A, i statki tak. Pierwsza karta plus 1000 HP. Aktywne leczenie, czyli to damy. Kolejna karta. To jest na żaglowce, więc to chyba odpada. Ale celność i uszkodzenie na strzał plus 35% to jest na okręty wojenne, więc tutaj będzie idealnie. Kolejne punkty wytrzymałości i większa, lepsza szybkość okrętu. I chyba na razie to jest taki ciekawy, chociaż jeszcze tutaj mam... Nie, to jest ta słaba karta. A, jeszcze tutaj szybkość ataku, celność plus 100% i niezachwiany, czyli morale. Ma się załogi i mamy pierwszy ulepszony desetek. Tutaj było 40 obrażeń, teraz mamy 67. HP chyba było 4000 i mamy teraz 8000. Więc bardzo dobrze został ulepszony nasz statek wojenny. Czy tam ogień właśnie wojenny, bym powiedział. Chyba gobeliny wróciły. Dokładnie. I kolejne zbierze do naszego zestawu. Chyba jest tam misja od mieszkańców, to ciekawe, czy to jest związane od tej inspiracji. Dajemy tego zwierzaka. Przy okazji, czy mam wszystkie tutaj zwierzęta z tego zestawu? Nie, to jeszcze troszkę mi tutaj brakuje. Czy jeszcze troszkę musimy poczekać? Zobaczmy. A, i to jest misja od właśnie od altystów, co mówiłem. Ten pierścień muszę zdobyć. On jest właśnie do muzeum, oczywiście. Ale ja go na pewno nie mam. To jest, są te sagi północy. Ale mam mumię. Czyli mumię mógłbym dać. Więc dajmy. Uniwersytet to i tak bym go stawiał, bo będzie potrzebny tutaj dla uczonych. Kopalnia złota, no to nowy świat. I wyspa, która na pewno produkuje, nawet mamy oznaczone to na mapie, jako ułatwienie. Pierwsza fotografia zrobiona. Ship constructed. I dokończmy w końcu to, co chciałem tutaj. Czyli wszystko dostarczenie. I dalsza rozbudowa. Może zróbmy to tak. I zróbmy to tak. Znacznie większa produkcja kauczuku. I ostatnie ulepszenie. Znaczy ostatnia plantacja i chyba już mogę ruszyć tutaj produkcję właśnie tego towaru.
Czyli właśnie eksport do stolicy. Tylko jeszcze oczywiście powierzchnia magazynowa będzie potrzebna większa. Brakuje mi takiego jednego projektu specjalnego, co występował na przykład w grze Anno 1404. I tam mieliśmy taki projekt specjalny, coś jak te wielkie projekty, jak na przykład, nie wiem, Stadion, Wystawa Światowa. To w przypadku Anno 1404 był taki projekt do budowy właśnie nad portem. I to był jako wielki magazyn, który miał ogromną powierzchnię magazynową. I szczerze mówiąc, przydałoby się w przypadku tej gry. Ale no cóż, szkoda, że nie ma tego fajnego zestawu. Może kiedyś dadzą, może nie. Albo może będzie to w formie jakiejś nagrody za te zadania fabularne. Nie wiem, różnie może być. Ale dobra, to robimy ciąg dalszy. Kauczuk. To dodajemy maksymalnie ile się da, bo to będzie właśnie tylko do tego Great Easterna. Cały ładunek. Ojoj. To nie ten? To nie wiem, który. Kauczuk, gdzie on tutaj był? Tu? O, mamy kolejny krążownik. Czyli powoli foto powstaje. To akceptuję. Czy ty tam już możesz płynąć. Tutaj te kolejne karty się zbadały. Cały ładunek został wypełniony. To dobrze, teraz to wszystko idzie do stolicy. Kolejna sprawa, tak, jeden krążownik się zrobił, teraz drugi. I tak jak mówiłem, ten będzie miał skin właśnie Anno 2070. I kolejna sprawa to właśnie te karty tutaj. Dam inne tutaj karty, bo nie mam zbytnio, już tutaj tych więcej. A i tak z tego co widzę, wciąż mam ciekawe karty do użycia. Ma oczywiście trochę słabsze statystyki, ale wciąż to jest dobry statek. Nawet jeśli mowa o te obrażenia. I teraz tak, trzy kanonierki. Czyli jedna, druga i trzecia. I dajemy to tutaj. Kolejna sprawa to właśnie jeszcze te sterowce bojowe, czyli właśnie tutaj. Czyli jedna sztuka i jeszcze druga sztuka. I nie kosztuje to wpływów? Jedna sprawa. I chyba na razie to tyle. Tak, to może... Co mi się tam popadało wtedy? Na pewno niektóre karty rolnicze. O, właśnie chyba już ostatnia karta rolnicza. Nie. Pierwsza karta rolnicza się zbadała, teraz zbada się druga. Jeszcze będzie trzecia, więc jeszcze nie możemy to dostarczyć tam. Do embasy. A co do Nowego Świata, to chyba też na razie nic, bo tutaj chyba wszystko pracuje. Chociaż mógłbym tutaj dobudować właśnie kolejny magazyn, bo są problemy tutaj logistyczne. Chociaż mogę użyć te ulepszenia. Tylko nie będzie mi stać później deskami. Więc będę musiał jeszcze deski tutaj dostarczyć. A to chyba się skończyło? Tak, to od razu dajmy tylko inny mecz piłki. Piłkę mam, to też mam. Nie mam piwa. O dziwo. Wciąż nie mam piwa. Oj, czy tylko piwo będzie potrzebne? Tak chciałbym całkowicie wykorzystać, chociaż dobra, mamy tutaj czekoladę. Nie, znowu mamy piwo. Ja piwa nie mam.
Lądek? Czy mam tutaj jakby zezwolenie na zwiększenie dostawy piwa? Mógłbym, chociaż nie wiem, czy chcę, szczerze mówiąc. Bo mógłbym jeszcze inną wyspę wykorzystać pod to. Na przykład właśnie tutaj w Starym Świecie. I właśnie tą Zatokę Nortona mógłbym wykorzystać. Bo jaka tutaj jest produkcja piwa? Jest bardzo na plusie, więc mogę to wykorzystać spokojnie. Nowy świat. I do tego statek właśnie. Czyli ten, co jest tutaj. Dobra. To wiecie co, ja już w tym momencie będę kończył ten materiał. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli ci się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz dzwoneczek, także trzymajcie się i do następnego, także do zobaczenia. Cześć.